Pixar w pudełku. Na razie rozmawialiśmy o tym, jak narysować źdźbło trawy przy użyciu łuku parabolicznego i parametru szerokości. Takie geometryczne tworzenie elementów nazywamy w Pixarze modelowaniem. Mówiliśmy również o tym, jak stworzyć kolor. To nazywamy cieniowaniem. A teraz porozmawiamy o czymś jeszcze bardziej ekscytującym. To animacja. Źdźbła trawy będą się ruszać. Zauważcie, w tym ujęciu trawa porusza się nieznacznie, co wskazuje, że wieje łagodny wiatr. Taki delikatny ruch nazywamy keep alive, bo gdyby wcale nie było ruchu, trawa wyglądałaby na martwą. Ale nie chcemy aż tyle ruchu, by odciągał uwagę widzów od tego, na co każe im patrzeć reżyser. Jak więc będziemy animować każde źdźbło? Muszę wiedzieć, gdzie w każdej klatce znajduje się każdy punkt kontrolny. Zarejestruję ruch, przesuwając punkty. Oto prosta animacja. Wystarczy klatek. Teraz mogę odtworzyć tę animację tyle razy, ile zechcę. Tutaj źdźbło po prostu porusza się w przód i w tył. To jest jedno animowane źdźbło, a tak wygląda ten ruch, gdy zostanie powtórzony na wielu źdźbłach. Powstaje wrażenie poruszającej się trawy na łące. Ale wszystkie źdźbła poruszają się identycznie, co nie jest realistyczne. Wprowadzimy odmianę. Źdźbła zaczną się poruszać w nieznacznych odstępach czasowych. Reguluję to za pomocą suwaka. Zróżnicowanie może być mniejsze lub większe. Zaczyna to wyglądać znacznie bardziej realistycznie. To jeden sposób na różnicowanie. W innym wykorzystujemy losowość. Robimy to tak często i na tyle sposobów, że losowości poświęcimy cały cykl filmików. Na razie w interaktywnym ćwiczeniu spróbujcie animować dwa różne ujęcia. W jednym zróbcie nieznaczny ruch Keep Alive, jak w spokojny dzień, a w drugim niech trawa rusza się gwałtownie, jak przy silnym wietrze.